Dzień dobry. Dzisiaj będzie vlog i dzisiaj polecimy sobie na miasto, ponieważ w Niemczech zostały troszeczkę zmniejszone obostrzenia związane z kwarantanną i od dzisiaj, czyli od 20 kwietnia, będą mogły być otwarte sklepy do 800 metrów kwadratowych, także pójdziemy zobaczyć, jak ludzie na to reagują, czy rzucą się na sklepy, czy podejdą do tego bardziej spokojnie i z rezerwą. I będziemy dzisiaj gotować. Dzisiaj zrobimy grochówkę wegetariańską, wegańską. No i co? Ja już nie przeciągam, dopijam swoją wodę z imbirkiem i lecimy na miasto. Ale się zblazowałam. Okazało się, że tak, prawo dotyczące otwarcia sklepów wchodzi 20, ale nie we wszystkich landach niemieckich, bo Berlin i Brandenburg zadecydował inaczej. Także dzisiaj sklepy są pozamykane, ja tam biegałam po tym kudami, wszystko zamknięte, super, idealnie. A chciałam ten odcinek tak naprawdę sfilmować, ponieważ dużo osób mnie się pyta, jak to wygląda w Niemczech, jak to wygląda w Berlinie i chciałam Wam pokazać na przykładach, ale no nie pokażę Wam na przykładach, ale Wam opowiem po prostu, jak, co i gdzie. Więc opowiem Wam, jak to z mojej perspektywy wygląda w Berlinie. W Berlinie nie ma takich obostrzeń jak w Polsce, można korzystać z lasów, można korzystać z parków. Trzeba zachować 1,5-metrowy odstęp w lesie również i w parku, na co zwraca uwagę policja. I poucza w większości ludzi, żeby ten odstęp trzymali. Widziałam też takie sytuacje, że policja przez megafon dziękuje swoim obywatelom, że trzymają 1,5-metrowy odstęp, że życzą miłego dnia i tak dalej. Uważam, że tak powinno się z takimi sytuacjami sobie radzić, a nie od razu wystawiać mandat. Ale to jest oczywiście tylko moje zdanie. Nie można chodzić na spacery w grupach, także po dwie osoby mogą chodzić gdzieś tam na zewnątrz na spacer i również muszą trzymać ten odstęp 1,5 metra. To jest tak samo jak w Polsce. Zaleca się, aby nie wychodzić bez potrzeby. Bez potrzeby tutaj, jak na przykład policjant Ciebie spotka i Ciebie się spyta, dlaczego wyszedłeś i gdzie idziesz, to oczywiście no, musisz podać jakiś powód, czy że idziesz do sklepu, czy że idziesz na spacer, żeby trochę się pooddychać świeżym powietrzem. Nie trzeba nosić maseczek czy rękawiczek, ale jest to zalecane w miejscach publicznych. Wygląda to podobnie jak w Polsce, tylko z taką większą dozą dystansu i wyluzowania. Ale Berlin zawsze był wyluzowany i mam nadzieję, że taki pozostanie. Widać również, że ludzie wzięli to sobie wszystko do serca, ponieważ coraz więcej widać osób na ulicy z maseczkami, z rękawiczkami. W dzielnicy Charlottenburg jest naprawdę mało ludzi na ulicach. Wiem, że w innych dzielnicach jest troszeczkę inaczej, na przykład na Friedrichshain albo na Kreuzbergu. Tam większość jednak młodych ludzi mieszka i oni to przyjmują bardziej luźno, czyli no nie do końca się stosują, ale to już jest inny temat. No, także mam nadzieję, że trochę Wam naświetliłam tą sytuację, jak wygląda w Niemczech. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, z chęcią odpowiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. I co? Ja w tym momencie zabieram się za gotowanie grochóweczki. Na sam początek zajmiemy się grochem. Kupujcie zawsze groch dzielony na połówki. On się zdecydowanie szybciej gotuje. Powinno się go również namoczyć przynajmniej 2 godziny wcześniej, albo najlepiej przez całą noc. Jeśli to zrobicie, efekty dźwiękowe po grochu będą zdecydowanie mniejsze, albo nie będzie ich w ogóle. To zależy tak naprawdę od organizmu. Teraz zabieramy się za krojenie warzyw.
Obieramy marchewkę i kroimy ją w kostkę. Dzisiaj do zupy użyję również korzeń pietruszki. Normalnie tego nie robię, po prostu miałam w lodówce zdechłą pietruszkę i żeby ona się nie zmarnowała, postanowiłam ją dorzucić po prostu do zupy. Kroimy ją oczywiście również w kostkę. Z ziemniakami robimy dokładnie to samo, czyli obieramy i kroimy. Czym byłaby zupa grochowa bez posmaku wędzonki? Podpowiem Wam, niczym. Dlatego do tego przepisu użyjemy pół kostki wędzonego tofu, którą kroimy w dosyć drobną kostkę. Na sam koniec etapu przygotowania składników kroimy cebulę i czosnek. Ja to zawsze robię byle jak, bo jestem leniwa, któż wie. Składniki mamy już przygotowane, więc zabieramy się do gotowania zupy. Na sam początek podsmażamy cebulę, gdy nam się ona już zeszkli, dorzucamy tofu i czosnek. Jak już się tofu troszeczkę podsmaży, dorzucamy marchewkę i pietruszkę. Po kilku minutach dorzucamy przyprawy takie jak paprykę ostrą, paprykę wędzoną i majeranek. Podsmażamy przyprawy dosłownie 30-60 sekund i dorzucamy groch. Mieszamy, mieszu, no i zalewamy wodą. Jak zupa nam się zagotuje, dodajemy pokrojone ziemniaki i czekamy, aż się ugotują tak naprawdę. Gdy ziemniaki już są miękkie, doprawiamy wszystko solą, pieprzem i tymiankiem. Raz, dwa, trzy i zupa gotowa. No dobra, ja już przygotowana w łyżkę, będę testować zupę, naszą grochówkę bezmięsną. Pyszka. Dzięki tofu ta zupa tak naprawdę smakuje jakby była faktycznie z mięsem i z wędzonką. Także poczekajcie, nie mogę się powstrzymać. O nie, nakapałam na dywan. Damn it. Dobrze, to tym pozytywnym akcentem, czyli plamą na dywanie białym. Kurde. Zakończymy tego vloga. Jeśli Wam się podobało, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, dacie kciuka do góry i skomentujecie. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na temat kwarantanny i albo pytania, jak to dokładnie przebiega w Berlinie, z chęcią odpowiem. No i co? Dzisiaj już się żegnamy, widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, pa! Fak, dlaczego mi się zawsze takie rzeczy zdarzają? Dlaczego?